Jastrzębie-Zdrój będzie kolejnym miastem w województwie śląskim, w którym komunikacja miejska będzie bezpłatna. Z darmowych przejazdów będą mogli skorzystać tylko mieszkańcy, którzy wyrobią specjalną kartę. Nowe zasady podróżowania mają obowiązywać od stycznia 2024 roku. Już wcześniej wprowadzenie bezpłatnej komunikacji zapowiedziały Racibórz i Miasteczko Śląskie. Fatima Orlińska. Do tej pory bezpłatnie z komunikacji miejskiej mogły korzystać w Jastrzębiu-Zdroju osoby do 18 roku życia, studenci i seniorzy od 70 roku życia. Teraz ten przywilej będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia, którzy rozliczają w tym mieście podatek dochodowy i nie mają żadnych zaległości podatkowych w stosunku do miasta. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów upoważniała będzie karta Jastrzębianina. Wnioski o jej wyrobienie będą przyjmowane od 20 listopada. Na podstawie karty Jastrzębianina, która upoważni do bezpłatnego podróżowania, będzie można od stycznia podróżować komunikacją miejską w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój. W granicach miasta, podkreślam, ponieważ jeśli ktoś będzie jechał komunikacją ponadgminną, czyli międzygminną, między na przykład Jastrzębiem Pawłowicami, czy Jastrzębiem Szaną, czy Rybnikiem, to na poszczególnych tych trasach pozostałych będzie już musiał kupić normalny bilet. Miasto w ten sposób chce zachęcać do przesiadania się z samochodów do autobusów. Chodzi nie tylko o mniejszy ruch w mieście, ale też o redukcję zanieczyszczeń pochodzących z transportu. No, cieszę się bardzo, chociaż ja pieszo chodzę, ale cieszę się. Niech wszyscy jeżdżą, jeżeli ja mogę, to niech inni też jeżdżą. Byłoby to super ułatwienie dla nas, bo jako mieszkańców mielibyśmy łatwiejszy ten przejazd, bo z tymi biletami to nie zawsze u kierowcy można kupić u kierowcy, ale tak trzeba te plakietki kupować i to takie jest troszkę kłopotliwe. No to kwestia pracy, nie? Jeżeli tak bym dojeżdżał, pracowałbym jakby w stałym miejscu, no to myślę, żebym jeździł autobusem, żaden problem, nie? Bo taniej na pewno, jak za darmo, no to też dużo oszczędza się przy tym. Miasto zapewnia, że pieniądze na darmową komunikację ma już zabezpieczone. Zwiększenie liczby osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów ma kosztować 2 miliony złotych rocznie. W związku z tym, że zmieniliśmy koszty rozliczenia też z innymi członkami Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, to dla miasta jest opłacalne, czyli dopłata do tej komunikacji bezpłatnej dla mieszkańca to jest około 2 milionów złotych. W budżecie miasta mamy te środki zaplanowane. Budżet nam się zbilansował, choć jest deficytowy, natomiast w kieszeniach mieszkańców zostanie sporo pieniędzy. Jastrzębie-Zdrój jest kolejnym miastem po Miasteczku Śląskim i Raciborzu, które z początkiem 2024 roku wprowadzi bezpłatną komunikację dla swoich mieszkańców.